Witam wszystkich, tutaj Pietruszka 1122, a to mój kolejny odcinek z serii Let's Play Train 2 Complete Story. Kontynuujemy przechodzenie kampanii na poziomie trudnym hardcore. Ostatnim razem skończyliśmy w grzybojaskiniach, z cichym zagajnikiem mieliśmy sporo problemów. Grzybojaskinie szybko przeszliśmy. W każdym razie teraz przechodzimy do grzybomroku. Fajnie by było, jakby udało nam się dzisiaj skończyć kampanię. Zobaczymy, główną kampanię oczywiście. I zobaczymy, czy nam się to uda. Przewiduję, że w dzisiejszym odcinku zdobędziemy jedno lub dwa osiągnięcia. Dobra. Co my tu mamy? Tutaj mamy tego wielkiego pająka. W jaskini. Musimy sobie podlać roślinkę, żeby móc przejść górą. Okej. I tutaj trzeba będzie się postarać, żeby ten parkour zrobić za pierwszym razem. Tak. Dokładnie. Za pierwszym razem powiedziałem. Ajajaj. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Jesteśmy. Wspaniale. Dobra. Co my tutaj będziemy mieli? Łucznik. Gobliny ogólnie. Dobra, ten zniszczony, ten też. Teraz tak, tutaj trzeba uważać, żeby nie oberwać od tych roślinek. Czy tutaj mogę w jakiś sposób którąś zablokować? W sumie... Oj, ostrożnie, ostrożnie. Chwileczkę. Złodziejka F. No, prawie. Jakąś kładkę tutaj może jeszcze wsadzimy. Ajajaj. W sumie nie muszę się przecież tym bawić w ogóle. Mogę po prostu sobie zostawić tutaj skrzynkę w powietrzu. Naprawdę czasami sobie można skomplikować sprawę niepotrzebnie. Okej. Tak, tak, tak. Bo chyba w prawo tutaj idziemy. Oj! Ale to spowolnione tempo jest przyjemne w czasie walki. No, niszczcie się. Come on. Dobrze. Dźwignia. Dobra.
Bossa mieliśmy ostatnio dwa poziomy temu. Wow, nie, zaczynają się ci straszni przeciwnicy. Chodź tutaj do aury spowalniającej. Zejdziecie tu na dół, czy nie? Bo ten większy przeciwnik... Dokładnie, on czasami właśnie nie schodzi z niektórych platform. Możemy go sobie tam zostawić i będziemy go stąd bić. Bezpieczne podejście. Szkoda, że złodziejki nie mamy, ale rycerzem też sobie poradzimy. Dobra. No, ci przeciwnicy podejrzewam, że w kolejnych poziomach nam mogą dużo nieprzyjemności sprawić. Szczególnie, że oni mają strasznie dużo życia. Ale dobrze, że właśnie jest jakiś dobry sposób na nich. Gdybyśmy mieli złodziejkę, to by nam jeszcze to dużo mniej czasu zajęło, ale nie mamy. I nie możemy jej odrodzić już tutaj, bo ten checkpoint już jest aktywowany. W końcu. Ach, ciach. I tam ktoś możliwe, że jeszcze został, więc musimy uważać. Kogoś słyszę, łucznik. I tu mamy checkpoint, wspaniale. Ciach. Wózek sobie przeprowadzamy. A, tutaj nie możemy. Chwila, czemu nie możemy tutaj wózka przeprowadzić? Kamienie tutaj są, czy coś, co musimy jakąś dźwignią otworzyć? Bo jeżeli dźwignią, to nie będę się bawił w to teraz. Zrobimy sobie tak. Oj, trochę nas ten trujący gaz zranił. Trudno. Dobra. Co mamy tutaj teraz ciekawego? Co tutaj się dzieje? Czy my tutaj musimy tą roślinkę podlać i gdzieś tam do góry pójdziemy? Nie pamiętam dokładnie. Spróbujmy. Jeszcze. Tak, chyba tak będzie. Tutaj gdzieś do góry, dokładnie. Tutaj checkpoint i tędy przechodzimy. Teraz tak, tutaj na górę, czy... Nie, tutaj. Na górze chyba jakaś skrzynka była, czy coś takiego. Koniec? A nie, jeszcze kawałeczek, ale już jesteśmy przy samym końcu. A, tutaj, okej. 10 minut, bardzo ładnie. Okej. I teraz jesteśmy w zamku morskiego głazu. Wyjdziemy na chwilę. A, w ogóle... Zapomniałem
powiedzieć jak coś typu pierwsze podejście przy grzybomroku. Dobrze, że nam się udało za pierwszym razem. Dobra, i zanim będziemy dalej przechodzić na trudnym hardkorze, to zmienimy sobie na łatwy bez hardkora. I w Zamku Morskiego Głazu postaramy się zdobyć jedno z brakujących nam osiągnięć. Chwileczkę. Kokosy. Tak, kokosy. Zrobimy to sobie, myślę, tutaj. Musimy pójść trochę do przodu. Złapać sobie tam jakiegoś przeciwnika. Kurczę. Złapać sobie tam jakiegoś przeciwnika i wrócić z nim kawałek. Dobra. Tutaj za chwilę na górze powinniśmy mieć jakichś przeciwników. Co do tego osiągnięcia akurat oglądałem film, jak najłatwiej je zdobyć. I wiem, że najłatwiej właśnie to zrobić w tym poziomie. Wiem, że musimy przejść jeszcze kawałeczek dalej, żeby napotkać jakichś przeciwników itp. itd. Dobra, tutaj. Tutaj będzie walka. Dobra. Aktywowaliśmy ją. Bierzemy sobie pana do klatki i uciekamy. Dobra. Musimy go przeprowadzić ze sobą kawałek i postarać się nie zabić. Dobra. Specjalnie sobie przełączył. Nie. No fajnie. Dobra, musimy pójść po kolejnego. Ale specjalnie sobie przełączyłem na poziom łatwy bez hardkora, po to, żeby nie musieć się martwić rzeczami, które mogą nas zranić. Żeby nas nic tutaj nie zabiło. Żebyśmy mogli się skupić na samym osiągnięciu. Kurczę, za mało. Lodowy łuk. No dajesz. Pięknie. Lol? Dziwne, że ta beczka się nie podpala. Ojojoj, kolega może tu wyjść? Dobra. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Żyjesz jeszcze tam? Ruszasz się chyba. Tak. Dobra. Teraz tak. Jak to najbezpieczniej zrobić? W sumie możemy zatrzymać przecież. Nie musi się to tak wahać i nam strasznie przeszkadzać. Tak. Dobrze. Chodź tutaj. Dobra, tutaj ostrożnie z tym krabem. Dobra, i to już chyba tutaj. Tak? Tak. Dobrze. Tylko ten widok nam tu trochę przeszkadza. Kurczę. Złapię go stąd. Złapię. Pięknie. Stawiamy go sobie tutaj na razie. Tutaj mamy dwa kokosy. Na... Ej, ej, ej. Spokojnie.
Nie przetaczaj mi się tu nigdzie. Stawiamy sobie dwa kokosy i kładkę. Teraz niszczymy skrzynię, łapiemy goblina. Stawiamy go tutaj. Och, dobrze, że zaliczyło nam osiągnięcie, zanim zginął. Dobra, oczywiście shift, jak zawsze, standardowo. Rafting. Stwórz improwizowaną tratwę z trzech oddzielnych elementów i spraw, by goblin płynął nią przez 5 sekund. Trzy elementy. Tutaj mieliśmy dwa kokosy i kładkę. No i goblina na tym. Dobra. W takim razie teraz wychodzimy do menu. Zmieniamy sobie ustawienia. Z powrotem na trudny hardcore. I przechodzimy do zamku morskiego Głazu. Dobra. I tym razem muszę pamiętać o powiedzeniu o tych podejściach, bo jestem prawie że przekonany, że nie uda nam się przejść tego poziomu za pierwszym razem. Wiem z poradnika, że jest to jeden z poziomów trudniejszych właśnie. Po pierwsze mamy tutaj chyba dwóch takich przeciwników z ognistymi mieczami. No to nie jest aż taki duży problem, ale też na samym końcu poziomu mamy bossa, który jest trochę nieprzyjemny. Więc tak. Słyszymy się po ewentualnym cięciu. Zamek morskiego głazu. Podejście 10. Tak, dobrze usłyszeliście? Podejście 10. Mój głos powoli zaczyna już wysiadać. Więc pozwólcie, że zbyt wiele nie będę mówił. Tak. Tutaj sobie to blokujemy. Zatrzymaj się. Nie mogę. Dobra. Tak. Tak. Przelatujemy. Kamień. Dobrze. Na górę. I pierwsza walka w poziomie. Dobra. Tak, tak. Pewną bardzo, bardzo ciekawą rzeczą, której się nauczyłem podczas ostatniego przejścia, podczas przejścia 9, jest to, że... Kurczę, nie uwalniajcie się. Ja nie mogę stać. Co za masakra. Dobra, wypuśćcie mnie stąd, wypuśćcie mnie stąd. Muszę ich trochę pozabijać na spokojnie. Bardzo ważną rzeczą, której się nauczyłem podczas ostatniego przejścia, jest to, że tych przeciwników można uwięzić w skrzynce. Przez cały czas, podczas tej pierwszej walki, biłem tego przeciwnika ręcznie. A uwierzcie mi na słowo, że na poziomie trudnym hardcore on ma mnóstwo życia i trzeba dosłownie jakieś 20 strzałów w niego wystrzelić, żeby zginął.
A teraz po prostu mogę go uwięzić w skrzynce i gdzieś tam wyrzucić. Podczas takiego bardzo późnego przejścia nadal można uczyć się nowych rzeczy i jeszcze lepszych taktyk na przechodzenie poziomu. Tutaj też będziemy mieli trochę prościej przez to, że możemy tak zrobić. Dobra. Kolejne. Tutaj kolejne. I tu. No dobra. Teraz tak. Łucznik. Pierwszy. Łucznik drugi. I łucznik trzeci. Dobrze. Teraz tak. Otwieramy sobie tutaj to przejście. I przelatujemy. Kolejny łucznik. I zjeżdżamy windą. Naprawdę cały poziom mam już zupełnie zapamiętany. I teraz zanim nie dojdę do bossa, się po prostu bawię, żeby jak najszybciej się nauczyć przechodzenie każdego fragmentu. Robię sobie po prostu takie speedruny. Dobra. Tu sobie blokujemy ten strumień powietrza. Tutaj unikamy tych muren. Dobra. Tutaj. Dobrze. Teraz będziemy musieli sobie trochę poblokować roślinki. Tutaj raz. Ej. Spokojnie. No co jest? Przyczep to dobrze. Dziękuję. Tam aura i kładka. I teraz idziemy. Wow, mało brakowało. Nie trzymałem tarczy w górze. Dobra, teraz stawiamy te skrzynki na kolcach. Jesteśmy tutaj. Tutaj musimy poczekać, aż nam się pogoda zmieni. Dobrze. Tutaj. Beczki i zlatujemy na dół. I teraz tak. Mrozimy. Mrozimy. Wow, ostrożnie. Dobra. Wszyscy. Teraz tak. Idziemy sobie tutaj. Wychodzimy na górę. Zabijamy goblina, który nam tutaj wyskoczy. Niszczymy skrzynkę w mechanizmie. Teraz idziemy pociągnąć za dźwignię. Dobra. Tutaj na dole stawiamy dwie skrzynki. Raz, dwa. Skrzynki powiedziałem. Dobrze. Teraz tak.
Tutaj trzeba uważać na kraby, które nas mogą zranić. Hej, hej. Co ty robisz? Tutaj. Dobra, skakujemy na pierwszą platformę. Na drugą. I dobra, jesteśmy przy ostatniej walce w tym poziomie przed bossem. Teraz tak, będziemy zamrażać chyba. Nie brać do skrzynek. Tylko trzeba uważać, żeby... Najlepiej będzie, jeżeli od tego momentu już nikogo nam nie zranią. To może nie być takie proste, ale jest bardzo, bardzo ważne. Ciach, ciach. No kurczę, zniszcz go. Żartujesz sobie. Wow, mało brakowało. Tutaj. Co oni tam robią, lol? Dobra. Tak. Niszcz, niszcz, niszcz. Kolejni. Dobra. I jeszcze teraz ognisty. Dobra, pięknie. Nie, beczka w sumie go nie zabije. Kurczę. Uciekaj, 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 uciekaj. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Do wody. Pięknie. U wszystkich mamy pełne życie. Mam szansę zabić teraz bossa. Byłoby epicko. Teraz tak. Tutaj. Ostrożnie. Tak, tak. Tutaj trzeba jeszcze zagadkę rozwiązać. Nie tak. Tak, tak, tak. Tak. Zoja, strzelamy. Dobra. Ciach. Ciach. Kurczę. Jeszcze raz. I jesteśmy przy bosie. I teraz nie będę się już zupełnie odzywał, bo tutaj naprawdę chciałbym się skupić i mieć szansę to zrobić teraz. Bo walka jest naprawdę trudna. Dlatego, że sam boss jest trudny, ale też dlatego, że spawnią nam się tutaj bez przerwy gobliny.
Dobrze. Mag oberwał, a nie Zoja. Świetnie. Kurczę. Serduszko, pięknie. Serduszko nam dropnęło z goblina. Dobra. Połowa życia. Połowa życia. Kiedy wydaje mi się, że za chwilę mogę oberwać, to przełączam na czarodzieja. Kolejne serduszko dostaliśmy. Tak mało brakuje. Wow. W końcu. Podejście 10. Do 10 razy sztuka. Wow. Wow. Ale mi strasznie serce teraz bije. Dobra. Wspaniale, że nam się udało. Ale jak już mówiłem, głos mi już powoli wysiada, więc niestety będziemy musieli już teraz zakończyć ten odcinek. Będzie trochę krótszy dzisiaj. Ale przeszliśmy w tej chwili jeden z trudniejszych momentów, jeżeli chodzi o nasze przejście na poziomie trudnym hardcore. Jeszcze duże problemy może nam sprawić walka ze smokiem i być może walka z ostatnim bossem w DLC. Ale to tutaj właśnie to była jedna z trudniejszych walk. Wow. Dobra, nie przewijam tej kasenki. Nie chcę, żeby cokolwiek się zepsuło. Wypuść mnie już stąd. Idziemy dalej. Come on, let's follow it. After the battle with the Goblin King, dobra. Pomiń, wychodzimy. No, więc tak jak powiedziałem, dzisiaj tylko dwa poziomy niestety, ale więcej już nie dam rady. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek z gry Trine 2 Complete Story. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i nie hejtujcie. Cześć!